Oto w jaki sposób państwo, policjanci i strażnicy leśni radzą sobie z nami, osobami, które protestują w sposób pokojowy, blokując maszyny, które nielegalnie wycinają i wywożą drewno z Białowieży. To pani nazywa pokojem? Nie wiem, co chcą teraz zrobić z Krzyśkiem. Krzysiek ma rurę, w którą byliśmy wpięci razem na sobie. Rozumiem, że panowie nie chcą bardzo, żeby to, co tam się działo, było filmowane, dlatego zasłaniają swoimi nogami. To, co tam widzę, tam jakaś osoba krzyczy. Słuchajcie, szerujcie to. Proszę wykonywać nasze polecenia. To jest jedyne, co możemy robić. Możemy nagrywać to, co się tutaj dzieje. To jest jedyna rzecz. Mam nadzieję, że Krzysiek jest ok, bo oczywiście tradycyjnie kolanem przytrzymywana jest głowa i szyja. Oczywiście stosowana jest dźwignia na obie ręce. A to jest moja ręka, która była wyszarpywana z rury przez, teraz kurde nie pamiętam kogo, czy przez któregoś strażnika, czy policjanta. Popuść mi rękę. Popuść mi rękę. Drugą. Are you recording this with the... Yeah, okay, very good. Like this is what they did to my arm. Very wise. Okay, for the English-speaking people watching this, like this is how police and the forest guards are treating us, are trying to fix the situation. So this is the only thing they can do. They are now trying to hide me. To cover the camera so I don't make this recording live. So this is like my hand after it's been ripped off the metal pipe, which is fucking dangerous, but nobody really cares here. Macie pod kontrolą? Dobra.